Ukraina kupuje 100 Rosomaków. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o tym, że Ukraina kupuje u nas 100 Rosomaków, czyli kołowych transporterów opancerzonych. Chociaż tutaj należy zaznaczyć, że Rosomaki to nie tylko ten zwykły kołowy transporter opancerzony, ale też wiele wersji specjalistycznych. Na przykład, na przykład wersja M120 Karak, czyli moścież samobieżny, wóz dowodzenia, wóz ewakuacji medycznej i wiele innych. O tym za chwilę, ale pierwsza rzecz, dla wielu bardzo ważna: my ich nie przekazujemy, my je sprzedajemy. Pieniądze będą pochodziły z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych i z środków Unii Europejskiej. My je wyprodukujemy i sprzedamy. To dla tych, którzy uważają, że my wszystko przekazujemy, zapominając o tym i zapominają o tym, że w dużej części nam się za to po prostu płaci. Kolejna rzecz, dlaczego Ukraińcy chcą nasze rosomaki, tu od razu powiem pierwszą rzecz, czyli, jest to po prostu bardzo dobry pojazd. Sprawdził się w Afganistanie, sprawdza się u nas. Naprawdę możliwości rosomaków są bardzo duże. To jest pojazd na światowym poziomie. Druga rzecz to to, że najprawdopodobniej dostępność będzie dosyć szybka. Tu już nie wspominam o tych 70 sztukach. Przepraszam. O pewnej nieokreślonej liczbie rosomaków, które zostały wyprodukowane, tracą gwarancję stojąc sobie i czekając na wieżę. I nie będę mówił, że Australijczycy podobnież zaoferowali się zakupić 100 modułów wieżowych, 100 wież właśnie do tego typu pojazdów. Więc może tu się połączy te kropeczki i będzie szybka dostawa tych rosomaków, a nasze rosomaki będą wyprodukowane jako nowe. Z nową gwarancją i dostaną nasze wieże ZSSW 30, o której będzie za chwilę. Do tego kolejna bardzo ważna sprawa możliwości serwisowe, remontowe i modernizacyjne. My, jako Polska, jesteśmy chyba najważniejszym państwem, jeśli chodzi o remonty, naprawy, serwis i modernizację sprzętu ukraińskiego. I taki pojazd, taki raz. Taki rosomak byłby oczywiście bardzo szybko naprawiony, byłby serwisowany, byłby wyremontowany, gdyby został na przykład uszkodzony. Po prostu świetna sprawa dla Ukraińców, mogliby używać pojazdy, które tuż za ich granicą mogłyby być naprawiane, serwisowane. Mamy odpowiednie umiejętności po tych kilkunastu latach, prawie dwudziestu latach użytkowania rosomaków, mamy odpowiednią ilość części więc dla nich coś bardzo bardzo fajnego. Ale dużo powiedziałem, a nie powiedziałem czym jest Rosomak. Tutaj od razu zapraszam na moje materiały o Rosomaku, czy ten jeden główny materiał, gdzie opisuję Rosomaka. Mógłbym o nim mówić dużo więcej. To jest pojazd bardzo bardzo ciekawy. Jego historia jest jeszcze ciekawsza, ale u nas tak to bywa. O wersjach specjalistycznych będzie odrębny materiał, szczególnie o tym M120K Raku. Świetna sprawa. Już nie będę mówił, że tych pojazdów specjalistycznych powinniśmy zamawiać kilkakrotnie więcej. No ale to jest inny temat. Czym jest KTO Rosomak? To pojazd produkowany w oparciu o licencję fińskiej firmy Patria, z którą niedawno były problemy, z tą licencją, ponieważ Patria nie do końca chciała żeby te Rosomaki u nas dalej powstawały. Oni mają już nowy produkt i chcieli żebyśmy my ten produkt kupili. Więc my zaczęliśmy szukać KTO w Korei Południowej w innych państwach stwierdzając że jak nie to nie. No i teraz tą licencję posiadamy i przez najbliższe kilka lat będziemy mogli Rosomaki produkować. Niekiedy tak trzeba. I jest to pojazd 8x8, czyli czteroosiowy z napędem na wszystkie osie. Z trzyosobową załogą, oczywiście nie powiedziałem trakcja kołowa. Mogą przewozić od 6 do 8 żołnierzy Desantu. Mają 490-konny silnik Skani i siedmiobiegową automatyczną skrzynię biegów zdf Masa bojowa to 22 tony, można go dopancerzyć, wtedy jest cięższy, ale taki 22-tonowy Rosomak. Ma możliwość pokonywania przeszkód wodnych z marszu. Czyli on wpływa do wody i płynie, nawet z prędkością 10 km na godzinę, czyli nieźle. Ale kiedy go dopancerzymy, wtedy no, tej pływalności nie ma. W dwuosobowej wieży najczęściej spotykanej, czyli wieży Hitwist 30, jest 30 mm armata automatyczna, karabin maszynowy UKM 2000C, 6 granatów dymnych, system samoosłony obrad 3. Teraz zaczyna się produkcja nowej wieży, naszej polskiej wieży ZSSW-30, czyli bezzałogowej wieży z 30, mm, z 30 mm armatą automatyczną, która może być szybko przekonwertowana na 40 mm. Do tego z podwójną wyrzutnią ppk świetnymi przyrządami obserwacyjnymi. Ci, co mnie oglądają, wiedzą, że może nie jestem zakochany, ale uwielbiam to wieżę, to naprawdę kawał dobrej roboty o gigantycznych możliwościach. I te ZSSW-30 mają trafić nie tylko na nasze nowe bwp Borsuki, ale też na Rosomaki. Więc może te Rosomaki, które czekają na wieżę, mogłyby dostać te wieże sfinansowane przez Australijczyków, a my produkowalibyśmy rosomaki nowe z gwarancją i już byśmy nakładali na nie te nowe wieże ZSSW-30, ale ja tak sobie tylko mówię. Pamiętajmy, że to pojazd bardzo skuteczny, odporny. To nie jest oczywiście klasa ciężkich BWP-ów czy też czołgów, ale jednak jest w stanie przewieźć piechotę, DESANT w bardzo skuteczny sposób. 30 mm działko automatyczne też potrafi dobrze, porządnie wspierać tą piechotę, ale pamiętajmy, to nie jest pojazd, który ma walczyć na pierwszej linii, chociaż jak najbardziej w odpowiednich warunkach sobie poradzi. On ma zapewnić odpowiednie warunki dla piechoty, dla desantu, i kiedy trzeba wspierać ją tym 30 mm działkiem. Tutaj nasza wieża ztss 30 mocno zwiększa te możliwości, zwiększy możliwości tych rosomaków. Tu jednak ta podwójna wyrzutnia pp. będzie czymś, co w połączeniu z tymi bardzo dobrymi przyrządami obserwacyjnymi oraz SKO, naszym polskim SKO o bardzo dużych możliwościach, już będzie bardzo dużym zagrożeniem, na przykład dla wrogich czołgów. Na przykład spajki, które. Są już zintegrowane z ZSSW-30, mają możliwość atakowania celów za przeszkody, celów, których nie widzimy. Czyli, na przykład, taki Rosomak czy Borsuk mógłby stać 3 km, 2 km od jakiegoś wrogiego czołgu, na przykład za budynkami, za lasem, i mógłby, gdyby wiedział, że ten czołg tam jest, mógłby go po prostu zniszczyć. Ale my najprawdopodobniej sprzedamy nasze Rosomaki w wieży. Z wieżą Hitwist 30 do końca nie wiemy. Dużo rzeczy jeszcze nie wiemy. Jak wspomniałem, my mamy tych rosomaków około 1000 sztuk, blisko 1000 sztuk. W wojsku służy około 900. Tak jak powiedziałem, swój chrzest bojowy miały one w Afganistanie. Tu od razu jeszcze raz podkreślę, my je sprzedajemy, nie przekazujemy. A czy to będzie świeża produkcja, czy to będą przekazane te, które stoją, a my sobie wyprodukujemy nowe, z nową wieżą o większych możliwościach, czy też na to miejsce wyprodukujemy na przykład raki, czy inne wersje specjalistyczne, które mocno są, bardzo mocno są potrzebne, o czym niestety przez kilkanaście lat nie wiedziano, albo nie chciano wiedzieć. Zobaczymy. Tu jak zawsze. My wiemy bardzo mało. Ponieważ mamy wiedzieć mało, i tak to już wygląda. Co potrafi rosomak? To już powiedziałem. Świetnie przewozić piechotę, świetnie wspierać tą piechotę. To nigdy nie będzie BWP Ciężko opancerzony, ale będzie to pojazd naprawdę skuteczny. Jest to pojazd bardzo skuteczny w przyszłości, kiedy będziemy zakładać na nasze rosomaki. Tą nową naszą polską wieżę będzie jeszcze lepszy. Oczywiście duża rola wykorzystania tego, w jaki sposób wykorzystujemy te pojazdy, jednak myślę, że strona ukraińska będzie w stanie sobie z tym poradzić. Kiedy ją przeszkolimy, będzie z tym jeszcze lepiej. Jednak mamy doświadczenie z użytkowania tych Rosomaków i musimy się cieszyć, że w czasie tej konferencji, kiedy zapowiedziano sprzedaż 100 Rosomaków w Ukrainie, Padła też informacja, że dwa kolejne kraje są zainteresowane nabyciem Rosomaków. Rosomak się sprawdza, nasze pojazdy, nasze produkty się sprawdzają bardzo dobrze. Pamiętajmy, że każdy dodatkowy egzemplarz sprzedany do naszego kraju czy za granicę zmniejsza koszt wyprodukowania Rosomaka, co oczywiście przekłada się na tańsze pozyskanie przez nasze wojsko tych Rosomaków. Są to też dodatkowe pieniądze na produkcję, na, przepraszam, na modernizację oraz to, co będzie w przyszłości, czyli zaprojektowanie KTO nowej generacji. A te rosomaki będą produkowane. Miejmy nadzieję, że na 100 sztukach, 100 egzemplarzach dla Ukrainy się nie skończy, i że inne kraje również zaczną kupować rosomaki i my też to będziemy robić. My ich potrzebujemy dużo więcej niż 1000 sztuk. To są bardzo potrzebne pojazdy. Na dzisiaj dziękuję. Troszkę hura optymistycznie dzisiaj było, ale niekiedy też tak potrzeba. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.